Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Jesteśmy w Nowej Hucie na skrzyżowaniu Alei Przyjaźni i ulicy Andersa. Jest z nami pan Stanisław, który ze swojego balkonu tutaj na trzecim piętrze obserwuje różne nieprawidłowości, które dzieją się tutaj na tym skrzyżowaniu. No co się na tym skrzyżowaniu dzieje? Od kiedy została zrobiona zmiana pierwszeństwa, przeorganizowano skrzyżowanie, zmiana ruchu jest, to tutaj jest kto silniejszy i kto szybszy. Ten, co ma pierwszeństwo, musi uciekać przed tym, który nie ma pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu. Sam uciekałem przed tramwajem, żeby mnie nie rozjechał. A od kiedy tutaj są te zmiany? Już 2 miesiące to trwa. I kierowcy sobie nie radzą? Nie radzą sobie, nie radzą. Stoją wszyscy na skrzyżowaniu, nie wiedzą, kto ma jechać. Ale można tutaj popatrzeć, co się tu dzieje. Trąbią. I nie wie, kto ma jechać. Kierowcy jadą z tamtej strony, nie wiedzą, że mają pierwszeństwo, stają i czekają. A mówi pan, że w ogóle to jest takie niebezpieczne skrzyżowanie? Oczywiście. Tutaj tramwaje jadą z tej strony, mają stuczki z samochodami osobowymi. No tu było parę śmiertelnych wypadków już. Gdzieś pół roku temu, tutaj zginęła kobieta na tym przejściu, na tym skrzyżowaniu, a wypadku tu jest bardzo dużo. Jesteśmy teraz na balkonie u pana Stanisława i obserwujemy sobie stąd to skrzyżowanie. No faktycznie dzieją się tu rzeczy dziwne. Bo prawidłowo powinno być tak, że ci jadący z Alei Przyjaźni mają pierwszeństwo przed tymi z Andersa. Tak jest. Kiedyś było właśnie, że pierwszeństwo było z Alei Andersa, Aleja Przyjaźni miała podporządkowane. Ale teraz po zmianie, z powodu tych remontów na placu centralnym, Aleja Przyjaźni ma pierwszeństwo. No i co chwilę ktoś właśnie to pierwszeństwo wymusza. Bo nie patrzą na znaki. Może jadą na pamięć. Tak jest. Nie patrzą na znaki. A teraz jesteśmy już na tym skrzyżowaniu z Markiem Dworakiem. Jak należy prawidłowo je pokonać? Mamy łamane pierwszeństwo na ciągu Andersa, Aleja Przyjaźni, Andersa od Ronda Kocmyrzowskiego w kierunku Alei Przyjaźni i odwrotnie, czyli z Alei Przyjaźni w kierunku Ronda Kocmyrzowskiego. Czyli te pojazdy mają pierwszeństwo jadące w ciągu drogi z pierwszeństwem, ale najpierw tramwaje, które jadą od Ronda Kocmyrzowskiego, będą miały nad nami przewagę, ponieważ i tramwaj, i my, cywilne pojazdy są na drodze z pierwszeństwem, wtedy schodzimy na to piętro przepisów ogólnych, mówiąc o tym, że pojazd szynowy ma pierwszeństwo przed pojazdem nieszynowym. Czyli tak, najpierw pojadą tramwaje od Ronda Kocmyrzowskiego jadące w kierunku Placu Centralnego, który jest remontowany aktualnie. Później pojazdy skręcające w kierunku Alei Przyjaźni z Andersa od Ronda Kocmyrzowskiego. Później pojazdy jadące ulicą Andersa od strony Placu Centralnego. A na końcu pojazdy wyjeżdżające z osiedla handlowego, no bo i tamte pojazdy od strony Placu Centralnego i wyjeżdżający z osiedla handlowego są na podporządkowanej, ale tamci są z naszej prawej strony. To kierowcy powinni się tutaj skupić, to nie jest łatwe skrzyżowanie. To nie jest łatwe skrzyżowanie. Czterowlotowe, w pełni czterowlotowe, na niektórych kierunkach z dwoma pasami ruchu, trzeba uważać, trzeba być skoncentrowanym, skrzyżowanie naprawdę nie jest łatwe. No a teraz skręcamy w lewo w Aleję Przyjaźni. No, tramwaj przyjechał pierwszy, ale tylko dlatego, że Punto nadjechało troszkę później, ale my patrzymy bardzo za siebie, czy nie nadjeżdża tramwaj od strony Ronda Kocmyrzowskiego. No i wtedy już możemy jechać zdecydowanie dalej, zdecydowanie, aczkolwiek ostrożnie. Sprzeciwka popatrzmy tylko, czy zwalniają, ale zwalniają, no zwalniają, no to jedźmy. Oj! Oj! To zwalniała pani i pojechała? Ojej, nie rozumiem, proszę Państwa, tych kierowców jadących Aleją Przyjaźni od Huty, którzy nie ustawiają się przy prawym krawężniku, tylko skręcają od tego miejsca zaszafowanego, od tego miejsca włączonego z ruchu. Popatrzcie Państwo teraz, no przecież z tego miejsca będą skręcali uprawnieni w lewo, a w prawo skręcamy od prawej krawędzi. To jest właśnie ta nasza niedokładność w jeździe, która często skutkuje zdarzeniami drogowymi. A tu jakiś zagubiony samochód marki Audi, srebrny, i za nim Skoda. Dlaczego tak szeroko pojechali? No i teraz tak trochę zabałaganili, prawda? Kilka pasów ruchu nagle się zrobiło. Dolali oliwy do ognia. No a teraz będziemy podporządkowani, jedziemy od Placu Centralnego. Pierwszy, który dziękuje. No bo cóż, ciągle tych pieszych lekceważymy niestety. No i teraz nadjeżdżają pojazdy. A skąd się wziął ten pojazd? Tak,
trochę się zastanawiam, czy on powinien jechać tamtą jezdnią w tym kierunku, proszę Państwa, no dostawczy samochód, ale wydaje mi się, że chyba nie powinien. Przepuszczamy tych od stąd Ronda Kocmyrzowskiego. Także dopiero teraz możemy ruszyć. Dojeżdżamy do tej wysepki dzielącej. W międzyczasie widzimy nadjeżdżający autobus, no ale to już niestety musimy tak troszkę spróbować, o, schować się. Przepuszczamy dalej pojazdy, które mają pierwszeństwo, żeby nie czuły się podporządkowane. No jak nie chce ktoś jechać, to oczywiście skorzystamy z tego, że ustąpił nam ten kierowca Volkswagena Bora i jedziemy. Musimy to robić na rad. Uważajmy, nie spieszmy się. Ten wyjazd od strony Placu Centralnego nie jest łatwy. Sprawdziliśmy, proszę Państwa, ci wyjeżdżający z jednokierunkowej jadą pod prąd. Popatrzcie Państwo, droga jednokierunkowa, nie można zawrócić na drodze jednokierunkowej. Ten dostawczy samochód, nie byłem przez chwilę pewny, teraz już jestem, te osobowe samochody jechały pod prąd i skutecznie dolewają tutaj oliwy do ognia. To skandal. Chciałem przypomnieć też o konieczności pamiętania o pieszych. Tu jest przejście dla pieszych, o ruchu niekierowanym. Bezwzględnie musimy popatrzeć na pieszych, którzy będąc na przejściu mają pierwszeństwo. Musimy pamiętać, że na tamtym przejściu, gdzie są dwa pasy ruchu, wykluczone jest wyprzedzanie czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Pamiętajmy o pieszych. To też zwraca tutaj uwagę, że piesi czują się bardzo niekomfortowo. Ta piesza powinna być właśnie przepuszczona. Kierowca autobusu zrobi to prawidłowo. Dzięki temu sądzę i ta Zafira również postąpiła dobrze. A teraz zobaczmy, za szybko jedzie ta Kia, a piesi na przejściu. Za ostrożnie to Renault Megane, no z kolei no przecież nie ma żadnych przyczyn na tak powolną jazdę. No i to już prowokuje tego kierowcę Saba do wyprzedzania, byłoby to na przejściu dla pieszych, byłoby to fatalne, na szczęście się powstrzymał. No ale taka nasza jakaś niezborność, no prowokuje innych do przyspieszania, wyprzedzania. Mamy pierwszeństwo. Jeżeli nie ma symptomów, żeby stosować zasady ograniczonego zaufania, no to i nie stosujmy. Kiedy stosujemy zasady ograniczonego zaufania? Przypomnijmy. Wtedy, jeżeli zachowanie innych uczestników ruchu drogowego zmusza nas do tego. Ale jeżeli nie ma tych nieprawidłowych zachowań, czy możliwości wystąpienia nieprawidłowych zachowań, nie ma szybkiego dojazdu do skrzyżowania, w tym przypadku od strony Placu Centralnego, no to jedźmy. A jakie błędy tutaj najczęściej popełniają kierowcy? No to są albo wymuszenia pierwszeństwa, czyli jedziemy albo na pamięć, dawniej Andersa miała pierwszeństwo, no i tak niektórzy jadą, jakby nic się nie zmieniło, albo nie rozumiemy znaków. Dla niektórych niestety ten znak łamanego pierwszeństwa nie jest do końca jasny, dlatego starałem się tak to dokładnie wytłumaczyć. Bywa, że wjeżdżamy pod tramwaje. No to szczególnie niebezpieczne, bo zderzenie z tramwajem może być właściwie likwidujące nasz samochód, a być może zdrowie czy życie siedzącego w tym samochodzie człowieka. Uważajmy. Ale tutaj niektóre tramwaje też nie są bez winy, też nie widzą motorniczych znaków. Nie, w to nie wierzę. Żeby motorniczy nie widzieli znaków, mają dodatkowo powtórzony dla siebie znak, jadąc od strony Placu Centralnego. Tylko być może, że czasami uważają, że jeszcze zdążą. No bo kierowcy innych pojazdów, czasami tutaj jesteśmy tacy troszkę zagubieni, tak? Jedziemy, nie jedziemy, no i oni to wykorzystują, jadą, mam nadzieję, że uważają i że nie dopuszczą do wymuszenia pierwszeństwa. No bo jak nie jedziemy, no to inni jadą, no normalne, każdy ma prawo zrezygnować z pierwszeństwa. W związku z tym, jeśli ktoś z tego pierwszeństwa rezygnuje, no to ten inny to wykorzystuje, byle nie w nadmiarze. Czyli reasumując, taki apel do kierowców, patrzcie na znaki. No zdecydowanie, nie jeździmy na pamięć i jesteśmy skoncentrowani. Czasem główną przyczyną zdarzeń drogowych jest brak koncentracji. Rozmowa przez telefon komórkowy, zagadanie z pasażerem, zamyślenie. Tego nie możemy robić. Przestrzegam. No właśnie. Ta taksówka też jakby na siłę chciała zdążyć przed tramwajem. Skąd to szaleństwo? No i popatrzcie Państwo, jak szybko przejechała ta Honda. Oczywiście wymusiła pierwszeństwo. Klasyczny przykład wymuszenia pierwszeństwa. To o tym ten nasz widz, który zaprosił nas w to miejsce, mówił. O takich przejazdach. O tych stłuczkach, które tutaj ciągle mają miejsce, no bo jeździmy na pamięć. Jeździmy bezmyślnie. Jeździmy niechlujnie.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.